Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Kto na Ochotnika, szkolny program wolontariatu, który jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj będę moderowała nasze spotkanie. Wolontariat uczniowski, a kompetencje kluczowe to temat dzisiejszego webinaru, którego prowadzącą będzie pani Marta Przezińska-Hubert. Już za chwilę przekażę jej dowodzenie, ale zanim to nastąpi, wspomnę szybko o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, proszę dać mi znać. Ja postaram się szybko pomóc gdzieś już w indywidualnej rozmowie. Żeby sprawdzić, czy nas dobrze widać i słychać, ja tutaj się z Państwem przywitam i bardzo bym prosiła, żeby Państwo również coś napisali. Będziemy wtedy miały pewność, że wszystko działa. Super, widzę, że Państwo piszą, więc powinno być ok. Świetnie. Nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania i przekazuję głos Pani Marcie. Dzień dobry, nazywam się Marta Brzezińska-Hubert i od kilkunastu lat wspieram rozwój kompetencji dzieci, młodzieży, także osób dorosłych, zwłaszcza w formie warsztatów, szkoleń i projektów edukacyjnych, przede wszystkim projektów wolontariatu europejskiego i też wolontariatu szkolnego, tego lokalnego, przede wszystkim w ramach projektu programu Kto na Ochotnika. Tutaj w warszawskich szkołach jestem mentorką, w kilku warszawskich szkołach. I dzisiaj bardzo się cieszę, że temat naszego dzisiejszego spotkania łączy te dwie rzeczy, czyli i rozwijanie i wolontariat. To są rzeczy bardzo bliskie mojemu sercu, ale też uważam, że są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że są już Państwo tutaj na czacie, ponieważ mamy taką pierwszą, bardzo prostą ankietę. Mam pytanie, czy opiekujecie się Państwo szkolnymi kołami wolontariatu? Jeśli tak, to proszę kliknąć tak, a nie to nie. I bardzo też nas ciekawi, z jakiego województwa dzisiaj się Państwo z nami łączycie. Także poczekamy chwileczkę na wyniki. Czyli są z nami opiekunowie, ale też takie osoby, które pewnie w inny sposób wspierają. Super. Też się przywitałam. Okej. Jeszcze ostatni moment, żeby tutaj zagłosować. To zostawię jeszcze na chwilę i przy okazji powiem trochę o programie naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczniemy od tego w ogóle, czym są kompetencje, jak opisywać ich rozwój, a następnie przejdziemy po kolei, skupiając się na poszczególnych kompetencjach kluczowych, na przykładzie konkretnych działań, które już się odbyły w szkołach, w których właśnie program Kto na Ochotnika w ostatnim roku się odbywał. A w dalszej części chciałabym Państwu przedstawić metody, narzędzia, które mogą inicjować, stymulować refleksję dotyczącą właśnie rozwoju kompetencji podczas działań wolontariatu. I też skłaniać trochę już w tym myśleniu poprzez język też kompetencji, żeby zobaczyć, jakie rezultaty uczenia się te działania przyniosły i jakie konkretnie kompetencje rozwinęły. Dobrze, tu już zakończymy głosowanie, czyli tak widzę, jest pół, prawie na pół. I przejdziemy do prezentacji. No właśnie, czym są kompetencje? Jest dużo definicji kompetencji. Ja tutaj wybrałam taką, no myślę, dosyć obrazową, która pokazuje, że jest to kombinacja i wiedzy, i umiejętności, i postaw. Czyli jeżeli mamy tutaj chłopaka, który lubi jeździć na deskorolce i który spotyka w szkole drugiego chłopaka, bądź też dziewczynę, powiedzmy, że Karimę z Syrii, która też lubi jeździć na deskorolce, która nie mówi jeszcze po polsku, mówi po angielsku, no to wtedy, kiedy się mogą porozumieć, kiedy
przykładowo Janek, którego tu widzimy, zna słówka angielskie, zna gramatykę, podstawowe zasady, ale ma też umiejętność łączenia tego w zdania, wypowiadania tych słów, wypowiadania być może nawet całych zdań. No ale jest też potrzebny jeszcze jeden element, czyli właśnie ten element postawy, tego, że, czy jest otwarty na to, żeby się komunikować z drugą osobą, czy w ogóle chce, wierzy w te swoje możliwości, wierzy, że można, nie wiem, popełnić błąd, albo pewna niejednoznaczność się pojawi. No i też otwarcie wobec tej drugiej osoby, że może nawet nie znać języka polskiego, tak? Czyli tej tolerancji i tak dalej. I ta kombinacja sprawia, że możemy daną wiedzę i umiejętności zastosować w praktyce. No właśnie, a jak możemy je stosować w wolontariacie? To jest taka droga wolontariatów szkolnych, która jest bardzo szeroka, stwarza bardzo dużo możliwości rozwoju. I z jednej strony wytyczona jest tutaj przez tą ścieżkę edukacji formalnej, ponieważ wolontariat uczniowski odbywa się w szkole i może czerpać z całego potencjału szkoły, który jest, czyli z nauczycieli, opiekunów, z zaplecza też często tego technicznego, sali, jakichś rzeczy materialnych, ale też tych całych kontaktów, które dana instytucja ma, kontaktów rodziców i tak dalej. No ale wolontariat szkolny to też edukacja pozaformalna, bo jest to edukacja, która odbywa się poza godzinami lekcyjnymi, albo gdzieś tam w przerwach, albo w połączeniu, natomiast jest oparta przede wszystkim na motywacji wewnętrznej dzieci, młodzieży, więc daje to niesamowitą moc do tych działań. No i jeszcze tutaj, jak widzimy, też ta edukacja nieformalna, incydentalna, spontaniczna się przeplata. Także to wszystko razem, przenikając się i łącząc, sprawia, że możliwości rozwoju są bardzo duże. No i widzimy, że w różnym stopniu dzieciaki i młodzież mogą się rozwijać, uczyć się też różnych rzeczy. No i właśnie, nie zawsze jest tak, że czegoś nie umiemy zupełnie i nagle umiemy coś. No, może jazda na rowerze, tak, że wchodzimy sobie i nie umiemy, a nagle umiemy jeździć. W większości kompetencji ten rozwój się bardzo stopniowo odbywa i często dzieci i młodzież już się różnią na poziomie jakby rozpoczęcia danego działania, no i później też w różnym stopniu mogą te swoje kompetencje zwiększyć. Tu jest kilka przykładów tego, w jaki sposób można opisywać, oprócz powiedzenia tak nauczyłem się czy nauczyłam się. Mam większą świadomość, czyli często na tym poziomie nawet uświadamiania sobie czegoś, tak, że zdałam sobie sprawę, że można nim popełnić błąd i nic się nie dzieje, tak, i mogę dalej z tego, na bazie tego błędu zrobić coś ponownie i mi się uda. Albo że właśnie jakieś są osoby potrzebujące niedaleko mnie. Wiem więcej o swoim osiedlu, tak? Odkryłam, że można z chłopakami z mojej klasy fajnie współpracować, tak? Albo że można pracować w grupie z ludźmi, których dopiero się poznało. Czuć się pewniej w pewnych jakichś sytuacjach, na przykład prezentacji publicznej, gdzie ja czytam bajki dzieciom w przedszkolu. Także tych różnych określeń, które można podsunąć wolontariuszom i wolontariuszkom, aby zobaczyli, w jakim stopniu i czego się dowiedzieli, nauczyli, jest bardzo dużo. No i teraz chciałam tutaj Państwa zaprosić, żeby na czacie wpisać bardzo szybko i tak spontanicznie, naprawdę jedna minutka na to, czego Państwo nauczyli się, tutaj kieruję to do opiekunów i opiekunek wolontariatu uczniowskiego podczas koordynowania, wspierania tych działań. Jeżeli nie, tego akurat Państwo nie robicie, pomyślcie o czymś takim właśnie projektowym w Waszej szkole, coś, co dało Wam możliwość rozwoju, żeby w jednym zdaniu napisać, czego się nauczyliście, jak się rozwinęliście, ale też Waszym zdaniem, czego nauczyły się dzieci, młodzież. Także zachęcam, może jeden kropka tego, czego Wy się nauczyliście, a dwa, czego nauczyli się młodzi ludzie. Także chwilkę poczekamy, tak minutę, aby pisać i zobaczymy. Będziemy wracać też do tych wyników. Także proszę
wziąć udział tutaj teraz w tym działaniu i wpisywać na czacie. Poczekamy chwilkę. O, mogę przesunąć tutaj trochę też, żeby jeszcze można użyć tych sformułowań. Za siebie odpowiedzialni, stają się przyjaciółmi. Mamy już pierwszą, tak, czyli odpowiedzialność za siebie i te stosunki takie społeczne, bardzo ciśnione, że trudno jest oddać odpowiedzialność czasem. Czyli delegować zadania, dać młodzieży bądź dzieciom tą odpowiedzialność za ich działania. I młodzi ludzie nauczyli się kontaktu z innymi, komunikacji, odpowiedzialności, organizacji czasu pracy. Super. Czy dzieci potrafią jeszcze zaskoczyć? Bardzo ciekawe tutaj. Widzimy, bardzo wybijają się kompetencje społeczne, co więcej, postawy też, tak? Postawa odpowiedzialności za siebie, tak? Umiejętność komunikacji, kontaktu z innymi, często nieznanymi też ludźmi, możliwość też, umiejętność takiego wejścia na głębszy poziom relacji. Dużo o swoich uczniach, tak. Dobrze jest czasem zrobić coś dla innych. Czyli też takiej postawy altruistycznej. To jest też ciekawe, bo pracując od dawna z wolontariuszami, którzy i wolontariuszkami, którzy uczestniczą przez dłuższy moment właśnie w działaniach, czy to koła wolontariatu takiego lokalnego, czy w tych działaniach międzynarodowych, to jak robimy różnego rodzaju ewaluacje, to często pojawiają się właśnie te postawy, które to nie jest tak, że szybko się uda postawę zmienić, tak? Szybko się uda być odpowiedzialną bądź otwartą na innych, tylko to wymaga czasu, energii, też zaangażowania, wsparcia często ze strony właśnie osób dorosłych i to jest niesamowite, że właśnie wolontariat daje możliwość rozwijania też tych postaw, czy postawy empatii, współpracy z rodzicami, super. Dobrze, to jeszcze zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie napisał bądź pisze, żeby pisać, a my powoli będziemy przechodzić do kompetencji kluczowych. Zakładam, że też kompetencje kluczowe są jako takie znane. One, może powiem kilka słów, tak, żeby tutaj uspólnić naszą wiedzę. One w 2006 roku oficjalnie zostały też przyjęte jako taki kierunek edukacyjny, w którym należy podążać, aby młodzi ludzie mogli się odnaleźć zarówno w tym świecie społecznym, jak i na rynku pracy. Był to rezultat długich konsultacji Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej z różnymi ekspertami z dziedzin wszelakich i zostało określonych, wyodrębnionych takich 8 kompetencji, obszarów kompetencji, które są kluczowe w tym, aby młodzi ludzie nawiązywali pozytywne kontakty społeczne, mieli takie komfort, zdrowie psychiczne i fizyczne, ale też przede wszystkim właśnie solidaryzowali się z innymi osobami, byli wrażliwi na potrzeby swoich społeczności na różnych poziomach, no i nie odnaleźli się na rynku pracy tak, aby się realizować, aby ta potrzeba samorealizacji też była spełniona. No i
najświeższych takich wiadomości, to też mogę się tym podzielić, być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że jest taki teraz czas, że te kompetencje po 12 latach są odświeżane. I 3 tygodnie temu Rada Europejska dała takie zalecenie, które teraz będzie rozpatrywane, więc ono nie ma żadnych, jeszcze nie ma mocy prawnej, więc im się nie będziemy zajmować. Tylko tak już od razu powiem, że jest taki pomysł, żeby troszkę je zmodyfikować, coś tam połączyć. Cały czas będzie 8, natomiast być może będą trochę inaczej się nazywać i trochę w innej konstelacji. Ale póki co mamy te 8 ustalonych 12 lat temu i do nich przechodzimy. I przechodzimy od razu do przykładu. I od takiej kompetencji, od której najczęściej się zaczyna. Tutaj widzę, że jeszcze pojawiło się poczucie sprawczości, że można widzieć to bardzo fajny efekt rezultatu uczenia się. Porozumiewania się w języku ojczystym. No i okazuje się, że bardzo dużo działań wolontariatu umożliwia rozwój tej właśnie kompetencji, która w tym przypadku tutaj, jak widzimy, polega na tym, że młodzi ludzie nauczyli się prezentować, czytać na głos i dostosowywać formę też zajęć do wieku i charakterystyki tej grupy docelowej, w tym przypadku przedszkolaków. I to są wolontariusze, to uczniowie i uczennice 4 klas, którzy przy pomocy swojej opiekunki, opiekunek właściwie wolontariatu i pani Poloński czytają dzieciom ze szkolnego w sumie przedszkola, bo to jest zespół szkół, gdzie też przedszkole się znajduje, ale nie tylko czytają, bo w ogóle to jest cały proces wybierania tekstów, które dzieciom mogą się spodobać, które będą odpowiadały ich rzeczywistości przedszkolnej. Oraz przy okazji tam dzieje się też szereg różnych innych zajęć przy okazji czytania, bo wolontariusze przygotowują różne gry związane z tym tekstem dla dzieci, kolorowanki, też piosenki śpiewają, więc jest to bardziej takie zintegrowane i wielopłaszczyznowe podejście. A przy okazji rozwijają właśnie tę kompetencję. To działanie czytania dzieciom w przedszkolach bądź uczenia języka angielskiego dzieci w przedszkolach, to będzie ta kolejna kompetencja, albo organizowanie jakichkolwiek zajęć też integracyjnych, to jest dosyć częste działanie w szkolnych kołach wolontariatu, zwłaszcza w ostatnich latach. I jak widzimy, może naprawdę fajnie działać. No a tutaj jest inny przykład, z kolei z liceum, gdzie wolontariuszka napisała wiersz, aby w tej bardziej atrakcyjnej formie zachęcić do włączenia się w akcję pomocy zwierzakom w schronisku. No i tutaj, to będzie też po każdej kompetencji, przygotowałam taki mały slajd, czasem są to dwa, bo są to kompetencje bardziej złożone. Taką definicję, opis oraz przykładowe pytania, które mogą później pomóc w autorefleksji, aby wolontariusze i wolontariuszki po jakimś działaniu, czy po półroczu, czy po roku, mogli zastanowić się, jak tę kompetencję rozwinęli. A w jaki sposób można później te pytania formułować i w jaki sposób je przekazywać, to będzie w dalszej części tego spotkania. Jakby były jakieś pytania, coś by było niejasne, to proszę pisać na czacie, będziemy tutaj reagować. Druga kompetencja to jest praktycznie to samo co poprzednia, tylko że odnośnie języków obcych. I tutaj chciałam Państwu przedstawić takie działania, które odbyły się i dla dzieci młodszych, i dla starszych, czyli dla młodzieży w 2 warszawskich szkołach. To jest spotkanie z wolontariuszami europejskimi, w którym uczestniczyły właśnie te dzieci, które były na poprzednim zdjęciu czytające w przedszkolu, 4-klasiści oraz dzieci z ich klas. Oni wzięli udział w warsztatach
z Polem, wolontariuszem europejskim z Holandii, który przygotował dla nich quiz taki interaktywny po angielsku, więc dzieci mogły też tutaj sprawdzić swoją znajomość języka, nauczyć się też nowych zwrotów. Przy okazji poznały też kilka zwrotów i słów i wymowę holenderską. I tutaj drugi wolontariusz, Vlad, który w tej szkole również podstawowej po polu miał warsztaty ze starszymi dziećmi, które też biorą czynny udział w wolontariacie. I on z kolei pokazywał im cyrylicę, dzieci mogły też napisać swoje imię w tym alfabecie. No i dowiedziały się różnych ciekawostek o Białorusi. Tutaj z kolei Vlad spotkał się już z dużo starszymi wolontariuszami i wolontariuszkami z technikum elektronicznego, tymi najbardziej zaangażowanymi w działania, którzy wzięli udział w prowadzonych przez niego warsztatach z mowy ciała, ale też mowy ciała w innych kulturach, więc była to możliwość, aby też właśnie te swoje kompetencje porozumiewania się tutaj zwiększyć. I przy okazji wszystkie te grupy dowiedziały się, że wolontariat może być też na takim poziomie międzynarodowym, co trzeba zrobić, żeby wyjechać na wolontariat europejski, czego się można nauczyć, gdzie szukać dalszych informacji, albo gdzie w internecie szukać różnych ciekawych materiałów, które mogą im w dalszym ciągu tę wiedzę o innych kulturach zwiększać. Także to nie było działanie jakby akurat prowadzone przez wolontariuszy dla kogoś. Tutaj inni wolontariusze zrobili coś właśnie dla tych najbardziej zaangażowanych członków koła wolontariatu, co też jest, myślę, bardzo ciekawe, bo może dać taki impuls też do działania i też takie poczucie, że się jest docenionym, tak? Że można się nauczyć czegoś w zamian za to, że się wcześniej komuś pomogło. Także tutaj to były te działania dotyczące przede wszystkim właśnie porozumiewania się w językach obcych. I widzę, że jest pytanie o mini wskazówki, jak rozpocząć wolontariat międzynarodowy. Myślę, że na końcu, jak nam zostanie trochę czasu, to chętnie porozmawiamy. To jest trochę inny temat, natomiast jeżeli nawet nie, to zostawię do siebie kontakt i będziemy mogli się skontaktować, porozmawiać o tym. Dobrze, przechodzimy teraz do takiej chyba najważniejszej kompetencji, jeśli chodzi o wolontariat, w ogóle jakikolwiek wolontariat, czy szkolny, czy jakikolwiek, pracowniczy, w ogóle jakikolwiek. I są to kompetencje społeczne i obywatelskie. Moim zdaniem każde działanie wolontariatu je rozwija. Obojętnie, czy jest to krótkie, długie, akcyjne, lokalne, tak, od początku do końca robione przez wolontariuszy i wolontariuszki, czy gdzieś tam wspierane przez opiekunów, to te kompetencje każde działanie rozwija. Tutaj myślę, że warto jeszcze raz to podkreślić, że przez jedno działanie, czy przez jakieś wydarzenie, akcje, rozwijane są najczęściej, rozwijanych jest bardzo wiele kompetencji. A te? Zawsze. I cóż, tutaj mam sporo przykładów. Zacznę od takich dwóch zdjęć tutaj. Jedno może od tego tutaj grupowego. Młodzi ludzie z liceów dwóch, znaczy z liceum i z technikum, z jednej dzielnicy Woli spotkali się, aby wspólnie zastanawiać się, co jest potrzebne w dzielnicy, co oni mogą dać innym, jakie mają silne strony, jakie zainteresowania, czym chcieliby się podzielić i jaką zmianę mogą wspólnie właśnie w tej dzielnicy przynieść. I z tego, co wiem, nawiązali tutaj nowe kontakty, mieli możliwość porozmawiania, pracy w grupie i tak dalej. I to właśnie dotyczy przede wszystkim tej kompetencji społecznej, którą jest
też tutaj, co Państwo pisali, czyli nawiązywanie tych głębszych relacji, współpraca z rodzicami, postawa empatii, zauważanie potrzeb innych. I to są wszystko te kompetencje społeczne, czyli dotyczą mnie w grupie, tak jak ja nawiązuję te kontakty, jak ja współpracuję z nimi, jak podejmuję decyzje, jakie role podejmuję, jak rozwiązuję konflikty grupowe i tak dalej, i tak dalej. Więc te kompetencje są bardzo, bardzo integralną taką częścią wolontariatu, a obywatelskie no są oczywiście też połączone ze społecznymi i odwołują się do mojego miejsca w świecie i mojej aktywnej postawy i zaangażowania w życie społeczności lokalnej. Czy ja właśnie te potrzeby zauważam, co ja robię, tak, żeby na te problemy czy wyzwania odpowiadać, im radzić i tak dalej. No i tutaj ten przykład z Wolni Jerze pokazuje też zauważenie potrzeb zwierząt w otoczeniu szkoły, bo właśnie tutaj wolontariusze i wolontariuszki ze szkoły podstawowej w Duchnicach ostrzegali kierowców, ale też przenosili te jeże w bezpieczne miejsce i wzięli właśnie taką aktywny udział w ratowaniu jeży. Tu kolejny przykład. Akcja Żonkile. W tym roku była 70. okrągła rocznica powstania w getcie warszawskim i tu wolontariusze, wolontariuszki z Technikum Elektronicznego to już po raz drugi brali udział w tej akcji i z tego co wiem, pani opiekunka właśnie tego koła mówiła, że dla nich to było bardzo ważne, że dla niektórych z nich ten kontakt, tak, że podchodzenie do ludzi, nawiązywanie takich kontaktów, przełamywanie swoich barier było bardzo ważne i bardzo chcieli brać udział drugi raz w tej akcji oraz dołączyły nowe osoby. A przez to, że pani opiekunka jest jednocześnie nauczycielką historii, mogli głębiej wejść w temat powstania warszawskiego, dowiedzieć się o idei tej całej akcji i też zwiększyć swoją wiedzę w tym zakresie. I tu jeszcze jeden przykład z kolei. Jeden bardzo ważny aspekt kompetencji społecznych i obywatelskich to też świadomość innych kultur. Świadomość różnorodności w otaczającym świecie i tego, że ludzie różnią się od sobą, zarówno na poziomie osobistym, jak i tym kulturowym. Tutaj jest bardzo dobry przykład. To był projekt edukacyjny, który też no, wynikał z potrzeb i zainteresowań młodzieży z liceum Prusa. I tutaj historia też związana z tym projektem jest taka, że na początku młodzież chciała ogólnie zrobić projekt przeciwdziałający stereotypom, ale później okazało się, że potrzeba, zwłaszcza w ich społeczności lokalnej, jest taka, żeby przybliżyć różnorodność kultury muzułmańskiej, ponieważ pojawiły się pewne akty islamofobii, więc żeby pokazać, że to nie jest tak, że Maroko jest identyczne jak Liban i wszyscy są podobni w krajach muzułmańskich, tylko żeby z jednej strony przybliżyć, ale też uświadomić właśnie to bogactwo kultur. I co więcej, młodzi ludzie nie pozostali na takim poziomie bardzo takiego wierzchołka góry lodowej, czyli tańców, strojów, tak, i jedzenia. Owszem, to też się pojawiło, natomiast oni poszli o wiele głębiej i zaprosili specjalistów, zaprosili przedstawicieli tych kultur i przedstawicielki, które już mieszkają w ich społeczności, aby opowiedzieli o różnych aspektach tych kultur. Także to z tego co wiem, już dało bardzo duże efekty i dużo satysfakcji. I pozwoliło również wolontariuszom i wolontariuszkom bardzo, bardzo dużo się dowiedzieć o innych kulturach. I tutaj troszkę taki plakat podsumowujący, myślę, tę wagę tych kompetencji społecznych tutaj obywatelskich, który został stworzony tydzień, nawet nie, w ostatni piątek na
spotkaniu ewaluacyjnym programu Kto na Ochotnika. No i właśnie, wolontariusz dobrze wie, co jest dobre, a co nie. I żeby dojść do takiego, do takiej wiedzy, no to myślę, jako rezultat działań wolontariackich, to jest naprawdę super. No i tutaj, tak jak w poprzednich kompetencjach, mamy krótki opis, czym one są, oraz jeżeli będą one Państwu potrzebne, to przykładowe pytania, które właśnie w takiej autorefleksji czy refleksji grupowej mogą pomóc. Dobrze, przechodzimy do kolejnych kompetencji i tutaj jest też coś, co bardzo lubię, i to jest inicjatywność i przedsiębiorczość. Też uważam, że w każdym projekcie, który tutaj Państwo pisali, który jest inicjowany i który jest realizowany przez dzieci, nawet może coś nie pójść, coś być gorzej, coś się obsunąć czasowo, ale jednak to oni biorą odpowiedzialność za te działania i że to oni się czują koordynatorami też tego projektu i za niego odpowiadają. Więc tutaj tak, tutaj dzieci, faktycznie dzieci umieją zaskoczyć, dzieci dają rady i umieją, jeżeli coś ich faktycznie zafascynuje, coś ich zainteresuje, i czują, że mają też umiejętności, wsparcie osób z zewnątrz, to są w stanie taką akcję same bardzo w dużym stopniu nie tylko zainicjować, ale też ją zrealizować od początku do końca. I przykładem takiej akcji jest projekt z zeszłego roku. Był to też projekt bardziej edukacyjny, nie był w ramach takiego stricte koła wolontariatu szkolnego, ale to była po prostu grupa dzieci, uczniów i uczennic z edukacji domowej z Gliwic ze wsparciem koordynatorki i grupy edukacyjnej Nomada. To był projekt o nazwie Dodaj Jeden, którego geneza, też może kilka słów o tym, że w ramach, że ta grupa dzieci, jeszcze wtedy trochę większa, wzięła udział w projekcie dotyczącym rozmawiania, poruszania trudnych tematów. I no, były przeprowadzone warsztaty, były pewne działania, które już miały na celu sprawienie, że to dzieci właśnie taki temat od nich wypłynie. No ale nic tak za długo się nie działo. Koordynatorzy, koordynatorki też za bardzo nie naciskały na dzieci, bo widziały, że widzieli, że nic się takiego od nich bardzo mocnego nie pojawia. Aż w pewnym momencie zdarzyła się taka sytuacja, że ich kolega znalazł się w domu dziecka. Było to bardzo trudne i bardzo nieoczekiwane doświadczenie też dla niego, oczywiście też dla jego przyjaciół. I to spowodowało, że młodzi ludzie zaczęli szukać możliwości, jak sprawić, aby to życie w tym domu dziecka było lepsze. No i okazało się, że oprócz rodziny adopcyjnej, oprócz rodziny zastępczej jest jeszcze rodzina zaprzyjaźniona. I postanowili wypromować też tę możliwość zostania rodziną zaprzyjaźnioną i zrobili szereg akcji, aby upowszechnić tę możliwość i zachęcić ludzi, aby takimi rodzinami zostawali. I tutaj możemy przeczytać, dlaczego w ogóle zdecydowali się na to działanie. To była naprawdę ich inicjatywa, ich pomysł. Co więcej, oni naprawdę ten pomysł przy wsparciu oczywiście dorosłych i rodziców i opiekunów, oni go wcielili w życie. I na różnych poziomach, bo też bardzo dużo działo się w internecie, na Facebooku, bo tutaj było też takie ich założenie, że aby dotrzeć do dorosłych, trzeba używać kanałów, których używają dorośli, ale też
było dużo działań takich kierowanych stricte do dzieci, konkursów, przestrzeni takich, w które można się było zaangażować podczas Dnia Dziecka. Później był ogłoszony też konkurs styczny. Także te działania, mimo że swoją kulminację miały rok temu, to one jeszcze cały czas się toczą, cały czas coś się wokół tego tematu dzieje. I to pokazuje właśnie to, że młodzi ludzie mogą wziąć sprawy w swoje ręce i pomysł przemienić w działanie. Tutaj jest kolejny wykład przedsiębiorczości i inicjatywności na takim bardzo podstawowym, można powiedzieć, wstępnym poziomie, gdzie dzieci z kilku szkół spotkały się na warsztatach właśnie prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Kto na Ochotnika, i tam dopiero zastanawiali się, jak badać te potrzeby społeczne w swojej społeczności lokalnej, jakie te potrzeby według nich są, a już później też przechodzili na tych warsztatach w ten poziom późniejszy realizacji projektu na podstawie metodologii design thinking, czyli też jak już zaczną coś robić, żeby wiedzieli, co po kolei może doprowadzić ich do efektywnego takiego działania, które też im satysfakcję przyniesie. No i właśnie, to jest bardzo ważne i też te projekty, my jako mentorzy i mentorki wolontariatów szkolnych bardzo zwracamy na to uwagę, żeby włączać się w te działania akcyjne, ale też bardzo inicjować te działania, które wypływają z motywacji, zainteresowań młodych ludzi. To nie muszą być ogromne działania perfekcyjnie zrobione, ale chociaż coś takiego małego, coś co, za co oni będą, tak jak tutaj Państwo piszą, że będą się czuli odpowiedzialni, będą mieli to poczucie sprawczości, że oni mogą widzieć efekty. No i to jest właśnie sedno tej kompetencji, żeby dać pole do działania młodym ludziom, dać przestrzeń do ich kreatywności, do ich inicjatywy, a później wspierać ich, właśnie dostrzec, tak, gdzie ja powinnam już tutaj zareagować, a gdzie im to zostawić, w realizacji tego. I tutaj wiadomo, często brakuje jakichś materiałów, pieniędzy, więc bardzo też mile widziana w tej kompetencji jest umiejętność zastosowania tego, co się ma, często właśnie kontaktów z osobami, z rodzicami, którzy mogą coś pożyczyć albo coś dać, z rzeczy, używania rzeczy recyklingowych itd., itd. Także bardzo serdecznie też zachęcam, żeby tutaj no, pamiętać o tej kompetencji, ale też pokazywać, nawet jeżeli to nie musi być projekt od samego końca inicjowany, jakieś działanie inicjowane i realizowane przez dzieci. Może gdzieś w jakichś momentach się to pojawia. Na przykład mieli jakiś pomysł, później mieli trudność z realizacją, ale jednak ten pomysł się pojawił. Albo właśnie pomysł był bardziej gdzieś, no, być może taki zainicjowany przez inne osoby, ale oni wzięli tą odpowiedzialność i udało im się go zrealizować, czy w jakiejś części chociaż zrealizować. I warto to docenić i pokazać, że to jest no, przydatna kompetencja i bardzo ważna. Kolejne kompetencje, bo jeszcze kilka przed nami. Kompetencje cyfrowe, informatyczne. No, nie da się ukryć, są bardzo ważne w ówczesnym świecie. No i tutaj przykład bardzo ciekawy ze szkoły podstawowej, ale z oddziałami gimnazjalnymi. To już byli gimnazjaliści, gimnazjalistki, którzy tutaj to działanie zrobili. Pojechali do schroniska na Paluchu i w tym schronisku zawieźli różne rzeczy, które im się wcześniej w szkole w ramach akcji udało zebrać. Tam wzięli udział w warsztatach, w wizycie w schronisku, gdzie dowiedzieli się, co to znaczy być wolontariuszem w schronisku, z jaką odpowiedzialnością się to wiąże, a wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Dowiedzieli się dużo o psach, które tam trafiają, w jaki sposób można tego psa wziąć z schroniska i tak dalej. I po powrocie stworzyli sami, tak, przy wsparciu tej opiekunek, prezentację, taką no, ciekawą, nie za długą,
I przy użyciu właśnie różnych programów, przy użyciu technik cyfrowych. I tę prezentację przedstawili w różnych klasach dla swoich rówieśników w szkole. Co pokazuje, że właśnie nawet poprzez takie działanie, akcje w terenie, można później w bardzo ciekawy sposób te umiejętności czy te kompetencje, które młodzi ludzie mają, wykorzystać po to, aby to, czego się dowiedzieli przy jakimś działaniu, nie tylko zostało dla nich, ale też w ramach edukacji rówieśniczej zostało udostępnione innym. Także bardzo fajny przykład, myślę, z którego można też czerpać inspirację. No i właśnie te kompetencje cyfrowe czy informatyczne to jest wszystko to, co młodzi ludzie robią podczas często wsparcia tych działań wolontariatu, czyli muszą czasami coś tam na Facebooku wypromować, czy jakąś stronę stworzyć. Wiem, że wolontariusze też, tacy, którzy działają w bibliotekach lokalnych, jedna grupa wolontariuszy wzięła odpowiedzialność za stronę internetową jednej biblioteki i tam umieszczają treści przy współpracy właśnie z załogą biblioteki, więc to jest też ta umiejętność w ogóle korzystania z informacji, które są w internecie, wybierania tych, które są istotne, ale też, tak jak teraz zresztą z RODO, myślę, to jest też temat, ale w ogóle tak etycznych postaw, czyli wiedzy, co ja mogę zamieścić, a co nie, jak ludzi przedstawiać, tak na fotografiach i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, żeby kogoś właśnie nie skrzywdzić. Więc tutaj będzie sobie można więcej o tych kompetencjach jeszcze poczytać. No i są też takie ciekawe kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. To jest te matematyczne, no to oczywiście zastosowanie matematyki, takiej nawet sensu stricto, tak jak tutaj trzeba pewne rzeczy liczyć, trzeba planować często budżet, rozliczać się z niego, no ale to też jest zastosowanie takich zasad matematyki w działaniu, logicznego myślenia. Naukowo-techniczne z kolei to nie tylko nauka, tak? Chociaż podczas wolontariatu, tak jak mówiłam wcześniej, można tę wiedzę, którą się zdobywa w szkole, wykorzystać w praktyce. Więc też zastosowanie wiedzy w praktyce jak najbardziej jest związane z rozwijaniem tych kompetencji naukowo-technicznych. A czasem działania wolontariackie dają możliwość młodym ludziom, aby też zapoznali się z daną technologią. I tutaj mamy akurat przykład ze szkoły w Duchnicach, jak młodzi ludzie sprzątali teren wokół lokalnego pałacyku. I też mogli z taką technologią, jak w ogóle tą zieleń w taki sposób, jaki powinna ona być, oczyszczać, co zostawić, co nie, mogli się tutaj dowiedzieć. A tutaj gimnazjalistki z koła wolontariatu, ze szkoły podstawowej 103 w Warszawie, ze swoją opiekunką przez kilka dni odświeżały przychodnię taką lokalną dla dzieci. I też nie dosyć, że no, tutaj oczywiście te kompetencje społeczne, tak, integracja i tak dalej, to dowiedziały się właśnie, jak takie rzeczy odnawiać, jak mieszać farby, jak nakładać i tak dalej. Tutaj kilka słów i zdań takich opisujących to, co przed chwilą też powiedziałam, oraz te pytania, które mogą pomóc w autorefleksji. No to jest ciekawe, bo też otworzyć nowe horyzonty, tak? Jak tę matematykę w naszych działaniach wolontariackich, jak na przykład zasady, których się uczymy, wiedzę biologiczną, przyrodniczą, jak wykorzystujemy w tych działaniach naszych codziennych, tutaj wolontariackie. I jeszcze dwie kompetencje
Świadomość i ekspresja kulturalna. Mówiliśmy przy okazji kompetencji społecznych litewskich, że świadomość innych kultur, różnorodności kulturowej to bardziej właśnie ta kompetencja społeczna. Natomiast wiedza o takich artefaktach kulturowych, czyli o sztuce, teatrze, sztukach plastycznych, muzycznych, innych kultur i swojej, to bardziej właśnie ta świadomość kulturalna, a ekspresja. Moim zdaniem to jest też kompetencja, którą bardzo często te działania wolontariatu szkolnego rozwijają na różnych etapach, tak? Przygotowania plakatów, gdzie trzeba też w artystyczny często sposób, mieliśmy już poezję, ale też są plakaty takie plastyczne, czasem cyfrowe, tak? Też, ale jednak pokazujące, dające możliwość wykorzystania takich artystycznych zdolności. Często są to jakieś przedstawienia dla seniorów na przykład, śpiewanie kolęd w domu samotnej matki. Więc ta ekspresja kulturalna to wszystko to, w jaki sposób komunikujemy się ze światem, ale nie poprzez takie zwykłe komunikaty słowa, w jakichś innych formach ekspresji. Tutaj też właśnie te działania, które w przedszkolu były wykraczające poza tylko werbalny przekaz. No i ostatnia kompetencja, te wszystkie siedem, jeżeli mamy spojrzeć teraz jak, może tak, bo też będziemy zaraz wchodzić w ten temat narzędzi i metod ewaluacyjnych i refleksyjnych, to jeżeli patrzymy na jakieś działanie, to bardzo często najpierw zastanawiamy się, co my robiliśmy, tak? Czyli żeby taki efekt nasze działanie przyniosło, taki rezultat, no to od początku do końca takie działania, takie etapy temu towarzyszyły. No i teraz ważne, aby w ogóle ten rozwój kompetencji sobie uświadomić. Pytanie jest w takim razie, poprzez to działanie, czego my się nauczyliśmy, co my rozwinęliśmy, tak? Te wszystkie pytania, które tam były o opisaniu, można sobie wybrać. Jeśli chodzi o umiejętność uczenia się, to jest jeszcze inne pytanie. To jest pytanie, w jaki sposób my się nauczyliśmy tego, w jaki sposób my się rozwinęliśmy. Poprzez interakcje z innymi ludźmi, czy poprzez to, że właśnie byłam sama i musiałam sobie sama w pewnych rzeczach poradzić. Przy jakich użyciu zmysłów, wzroku, dotyku, czy to było bezpieczne, tak, środowisko, w którym ja nie czułam żadnej rywalizacji, czy być może jednak jakaś tam rywalizacja była, która mnie motywowała do działania. I tak dalej, i tak dalej. Czyli w jaki sposób ja się uczę? To jest też to właśnie branie odpowiedzialności za ten swój proces uczenia się. I to jest często troszkę czymś, co jednak trzeba dodać, bo dzieci i młodzież nie ma takiej naturalnej, w naszym kraju przynajmniej mam wrażenie, nie ma takiej naturalnej, takiego naturalnego druku, żeby samemu sobie o tym myśleć, tak? W jaki sposób ja się uczę najlepiej. A poprzez stymulowanie tej refleksji i tej indywidualnej, i tej grupowej, można sprawić, że wolontariusze i wolontariuszki będą bardziej świadomi tego, w jaki sposób się uczą, co im pomaga, co im przeszkadza, kto ich może tutaj w tym uczeniu się danych rzeczy wspomóc i tak dalej. Moim zdaniem ja w ogóle uwielbiam tę kompetencję, uważam, że ona jest bardzo, bardzo ważna i tutaj bardzo zachęcam, żeby pytać się, tak, żeby zwracać uwagę też, jak dzieci się uczą. Ale tutaj te zdjęcia akurat pokazują jeszcze jeden aspekt uczenia się, czyli tego, że nie tylko ja się uczę, ale poprzez moje działania, bo ja pomagam innym. I często to pomaganie jest też wspieraniem innych ludzi w rozwoju. I tutaj jest ten przykład właśnie ze schroniska i to, że młodzież później przedstawiała prezentację w innych klasach, też dla różnych grup wiekowych, to dało im również możliwość rozwinięcia kompetencji uczenia innych ludzi, tak? Czyli oni wiedzą, jaki przekaz, do jakiej grupy dostosować, jakich użyć narzędzi, jak sprawić, że to zainteresowanie się skupia na nich. Czyli to jest bardzo, bardzo ważna kompetencja. I tutaj też ten przykład z przedszkola dzieci. Dobrze, mamy 10 minut, więc ruszamy bardzo szybko do kolejnej części, czyli jak doceniać i mierzyć rozwój kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek.
I tu pytanie szybko w ankietę, bardzo proste, bardzo zachęcam. Czy już Państwo stosujecie narzędzia i metody refleksji w Waszych działaniach edukacyjnych, jeżeli to nie są działania wolontariatu szkolnego, a jeżeli jesteście opiekunami i opiekunkami, to czy je stosujecie? Na razie tylko takie, czy stosujecie, czy nie. Przepraszam bardzo. Jeszcze chwilka. Wystarczy kliknąć, tak lub nie. Też na czacie się pojawia, że nie. No dobrze, zakończę to głosowanie, bo czas nas nagli. Jeżeli nie stosujecie Państwo, to może Was zachęcę, mam taką nadzieję. A te osoby, które tak, to proszę uważnie śledzić teraz prezentację i jeżeli nie pojawią się Wasze narzędzia, to żeby na końcu napisać, co Wy stosujecie. Dobra. No właśnie, refleksja jest tutaj jednym z etapów cyklu Kolba, który jakby ogólnie przyjmuje się, że dotyczy uczenia się dorosłych, natomiast ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest, jeżeli mamy działanie projektowe, to bardzo często tutaj można korzystać właśnie z tego cyklu, aby umożliwić bardziej taką większą świadomość tego uczenia się, wspierać ten proces uczenia się. Czyli jeżeli mamy jakieś doświadczenie i działanie wolontariackie, to warto po nim, czy to od razu po, bądź gdzieś w trakcie nawet już na jakimś etapie, bądź po pół roku, podsumowując kilka działań, zastanowić się właśnie i odpowiedzieć na te pytania. Ok, poprzez te działania, czego się nauczyliśmy i w jaki sposób, tak? Oczywiście to mogą być różne pytania, które też były wcześniej, pokazujące różny proces, tak, uczenia się, różną skalę tego i na różnych płaszczyznach. Też mogą być to pytania dotyczące samego działania na początek, tak? Bo często łatwiej jest młodym ludziom najpierw zastanowić się, ok, jeżeli robiłam to i to, to czego, co, jak ja się czułam, jak mogli czuć się inni, jak ja reagowałam, jak reagowali inni, co mi pomagało, co mi przeszkadzało, czy mi się podobało to działanie, czy nie, tak? Czyli dużo takich pytań, które niekoniecznie dotyczą samego uczenia się, ale mogą pomóc w tym pierwszym kroku, aby później bardziej uświadomić sobie te efekty uczenia. Sam, no ważne jest, żeby ta refleksja miała miejsce. I właśnie na bazie tego, ok, no to w takim razie jak tak się czułam, czy tak reagowałam i tego się nauczyłam, no to co w kolejnym działaniu chciałabym zastosować? Co zabieram dla siebie z tego całego doświadczenia? Co wykorzystam, a co może nie? Jak być może inaczej się zachowam? Co bym teraz zrobiła, jakby mi się taka grupa, czy taki konflikt trafił w grupie, bądź też jakbym miała pomóc w tym i w tym miejscu? No i potem już jak mamy kolejne doświadczenie, to młodzi ludzie są bogaci o te wszystkie kroki. Ja czasami zaczynam pracę, bo można do tego koła wejść w różnym miejscu, od refleksji, czyli na bazie w ogóle doświadczeń ich jakichkolwiek życiowych, szkolnych, zwłaszcza na początku roku szkolnego, gdzie pojawiają się nowe osoby, aby od takiej refleksji zacząć, czyli co ja lubię robić, co sprawia mi przyjemność, czym czuję się silna, co ja uważam, że mogę dać innym. I później na bazie właśnie tego rozpocząć pierwsze działanie. No i teraz, jakie narzędzia ja stosuję najczęściej i zaprzyjaźnieni opiekunowie wolontariatu? To są takie plakaty kompetencji wielorakich Gardnera. Za pomocą też takiej w podobnej formie można przedstawić właśnie te 8 kompetencji kluczowych i tu są po prostu rysunki, opisy tego i młodzi ludzie i dzieci, jeżeli czują, że to jest ich, tak, ja się tak uczę, to jestem ja lubię właśnie innych ludzi, lubię interakcje i tak dalej, albo nie, wolę sobie być gdzieś w odosobnieniu, trudniej na początku nawiązuje te relacje i tak dalej, no to sobie tutaj przyczepiają.
mogą do wielu inteligencji tutaj z wieloma się identyfikować, mogą z dwoma. Ważne jest, żeby zawsze zachęcać, że więcej niż jedna, żeby odkryć w sobie te różne inteligencje. I to, w jaki sposób ja współpracuję ze światem mnie otaczającym. I tak jak wspomniałam, można spokojnie zrobić też takich 8 plakatów, różne kompetencje i po jakimś działaniu, żeby mogli się poprzyklejać, gdzie uważają, że się rozwinęli, w jakich obszarach. Kolejne narzędzie, to podobne jest narzędzie, tylko w postaci rąk, takich obrazowych. Ja to nazywam ręce supermocy, bo właśnie na początku mogą wolontariusze, wolontariuszki napisać, co by chcieli dać, czego by się chcieli nauczyć, czyli już ta refleksja jest trochę tutaj rozpoczęta, albo po jakimś działaniu też właśnie co dali, co zyskali, czego się nauczyli. To jest taka metoda, którą można zastosować bardzo tak szybko, jeżeli na przykład byliśmy na jakiejś akcji, czy robiliśmy jakieś działanie, które wymaga powrotu do domu, czy to autobusem, czy spacerem, to można od razu taką wzbudzić refleksję, połączyć wolontariuszy, wolontariuszki w pary albo w trójki, jak idą albo czekają na przystanku, to mogą rozmawiać na jakiś dany temat, czyli na przykład co najbardziej mnie zaskoczyło w tym działaniu, co mi się najbardziej podobało, z czego jestem dumny, czy dumna z siebie w tym, czy co mi sprawiło satysfakcję, tak? Co uważam, że dałam innym, czego właśnie się nauczyłam być może, czego się dowiedziałam, czym teraz się czuję lepiej, tak? Czyli znowu wracamy do tych pytań początkowych. I można to zrobić już właściwie zaraz po danym działaniu. Nie wymaga to żadnych sprzętów, żadnej sali, nic. Po prostu idziemy i rozmawiamy. Można też się ustawiać, robić wywiady, wydrukować wcześniej pytania na karteczkach i dać to, żeby sobie, zwłaszcza te starsze dzieci, mogły takie wywiady między sobą zrobić, gdzie 2-3 pytania będą. Stacje refleksji to akurat, jeśli chodzi o podsumowanie takich dłuższych działań, te stacje refleksji miały właśnie miejsce w piątek podczas festiwalu wolontariatu w Centrum Edukacji Obywatelskiej. No i tutaj właśnie jedna szkoła zrobiła taki wykres swojego zaangażowania w też poszczególnych miesiącach, co robili i też jakie było ich zaangażowanie, a później też taki barometr różnych aspektów projektu, czyli własne zaangażowanie, wsparcie, które dostali, satysfakcję z tego projektu. Mogli napisać wiersz o tym swoim projekcie wolontariatu, w którym najbardziej byli zaangażowani. Przykleić karteczki do wagi brania i dawania, czyli co dałem i co otrzymałem, czy otrzymałam. Też z tych pytań, o których już też wspominałam, największa niespodzianka, która mnie spotkała. I tutaj mamy przykład. Praca w grupie z dopiero poznanymi ludźmi. Jestem w stanie pracować w grupie z dopiero poznanymi ludźmi. To jest niesamowite, jeśli chodzi o kompetencję społeczną. To, że pozytywny odbiór, że bezwarunkowe zaufanie ludzi, tak, że ludzie są w stanie zaufać. To jest niesamowity też rezultat uczenia się. Teraz wiem, potrafię, że wiem, jaka będzie moja dalsza ścieżka. To jest bardzo ciekawy rezultat uczenia się, że ja wiem, co teraz chcę robić. Mogę sobie podziękować za wytrwałość, za pewność siebie. Kolejne postawy, które są rozwinięte. Kolejne kompetencje. Nie przypuszczałem, że jestem w stanie tak rano wstać. Ciekawe, która to kompetencja. Pewnie spółka. A mówię. Się nie da. Dobrze, mamy jeszcze chwileczkę, więc kolejne narzędzia. Karty kompetencji, które można znaleźć w kartach pracy wolontariusza i one są do pobrania na stronie ochotników Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie też są podane dane kompetencje i można sobie zaznaczyć albo właśnie jakieś duże, że dużo to rozwinęłam, albo mało. Można użyć też technik wizualnych, zwłaszcza na tym pierwszym etapie, czego się dowiedzieliśmy, czyli karty z obrazkami, różne dialogowe, tak, że biorą, jakby odwołują się, co tutaj jest z tym, co jak się rozwinęłam. Na tym początkowym etapie też karty emocji, czyli jak się czułam w danym działaniu. Karty kompetencji, które z kolei nie są jakby na jednej kartce, tylko to są podcięte różne rzeczy, na przykład wiem więcej w zależności od takiego działania, można to naprawdę dostosować, tak? Czyli wiem więcej o sytuacji psów w schronieniach, wiem
jak mam przekazać moją wiedzę innym itd., itd. I tutaj sobie mogą ustawiać z nich rzeczy od tych, co najbardziej się nauczyli, na przykład do tych, co najmniej. Albo dawać te karty innym osobom, z którymi działali w grupie, aby im powiedzieć, o, zobacz, ty się nauczyłeś, bo to jest też jeszcze ważny aspekt, żeby pamiętać, że to dzieciaki wiedzą najczęściej i młodzież, czego się nauczyli, ale też inni ludzie mogą im uświadomić coś, czego oni sami nie uświadamiają, więc też, żeby o tym pamiętać. Jest jeszcze koło kompetencji, które można sobie, to jest takie bardziej coachingowe działanie, że się znacza poziom, gdzie się było i ten przyrost, można tam chorować. Kostka ewaluacyjna, która jest rezultatem projektu, jak dobrze ewaluować projekty kulturalne. I taką kostkę na stronie tutaj Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo Mazowieckiego Obserwatorium można sobie pobrać i stworzyć. Można dodawać swoje jakieś symbole czy kompetencje właśnie, że ktoś rzuca tą kostką, jeden z wolontariuszy czy wolontariuszka i mówią, ok, no to jeśli chodzi o tę kompetencję, to ja myślę, że tutaj tego i tego to rozwinąłem. Albo na przykład działania, które robiliśmy, rzucamy kostką i o, w tym działaniu to mi się najbardziej podobało to i to. Albo dowiedziałam się tego i tego. I wtedy inne osoby, żeby też nie siedziały tak biernie, mogą na przykład podnosić ręce i mówić, o, my też, albo nie, my nie. Także żeby zaangażować całą grupę. No i właściwie jest dużo tych narzędzi, jak się poszuka w internecie. To jest też coś, co stosuję czasem. Jako już, wiem, że już koniec, tak? Nie. No, ktoś pisze, że kostka to super narzędzie, już je poznała pani Mariola na warsztatach. No właśnie, tę kostkę bardzo też zachęcam, ale też te inne narzędzia są fajne. A to jest mandala, to jest sól, która jest zabarwiona wcześniej markerami. Można ją zabarwić też w inny sposób. I ja najczęściej robię to tak, że uczestnicy i uczestniczki sobie siedzą wygodnie albo jakoś tak zrelaksowanym miejscu, czyli w takim otoczeniu. I robię taką retrospektywę, czyli co poprzez ten dany okres, czy poprzez danym działaniu, od początku, jak to się zaczęło, czyli na przykład pamiętacie, jak we wrześniu spotkaliśmy się po raz pierwszy i padło taki pomysł. No i pomyślcie, co wtedy czuliście, czy was ten pomysł zainteresował, później jak to się toczyło dalej, odwołuje się do właśnie i uczuć i do tego, co robili, jak reagowali. No i po takim całym, może to trwać kilka minut, kilkanaście nawet, no ale to już jest naprawdę bardzo długie, musiałoby być działanie, po takich kilku minutach zapraszam ich, żeby sobie w grupie stworzyli taką wspólnie mandalę, mogą rozmawiać bądź też nie, która odzwierciedla ich właśnie i ten proces, i te rezultaty w ramach tego działania. Czasem też, właśnie jeszcze tylko dowiem się, czy mamy jeszcze chwilę, czy mamy jeszcze 5 minut. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś fajne narzędzia, to bardzo zapraszam, żeby pisać. Chciałam powiedzieć jeszcze właściwie o jednej rzeczy, o takim... O, mamy, ekstra. O takiej metodzie, którą poznałam w ramach warsztatów z pedagogiki teatru. I to jest metoda dramy, która polega na tym, że na początku wolontariusze i wolontariuszki piszą sobie trzy rzeczy, które rozwinęli podczas danego projektu, czy całego roku, półrocza, jakkolwiek. Coś, co oni czują, że oni się rozwinęli. Można oczywiście wcześniej wprowadzić te wszystkie poziomy, tak, na których się mogli rozwinąć. Wpisują trzy słowa, które temu odpowiadają i następnie dla każdego z tych słów wybierają gest. Jakiś gest, tak? Czyli może być to taki, może być to gest całym ciałem, może być to gest tylko ręką, czy głową, jak będą chcieli. I następnie sami dla siebie tworzą taką choreografię, czyli myślą, no ok, jak mam te trzy gesty, to w jakiej kolejności bym je przedstawiła, czy je, jak ja czuję, tak? Który z którego wynika bardziej, czy chcę je powiększyć, zmniejszyć. Jak mają taką indywidualną choreografię, to też zależy, tak? Czy grupa jest bardzo zintegrowana, śmiała, czy chcą sobie pokazać tam tę choreografię. Jeżeli nie,
to można od razu przejść do etapu grupowego i w takich mniejszych grupach 4-5-osobowych, aby sobie nawzajem tylko może jeden wybrany gest, może te wszystkie trzy pokazali i wspólnie stworzyli taką choreografię, że każdy wybiera jeden gest, jak jest 5 osób w grupie, będą mieli 5 gestów i uczą się ich nawzajem, także cała grupa te 5 gestów po kolei pokazuje i też decydują w jakiej kolejności, jak to zrobią, a druga grupa zgaduje, co to może być. Tak, to bardzo fajnie działa. Oczywiście nie wszystkie grupy, nie we wszystkim wieku, nie w każdym wieku i nie wszędzie mogą to robić, znaczy mogą wszyscy, tak, ale to też zależy od tego, na ile są otwarci w tym danym momencie i też, żeby nie naciskać za bardzo, żeby po prostu nie wyprowadzać takiej sfery bezpieczeństwa osoby, które nie czują się tak komfortowo w takiej formie ekspresji. Ale jeżeli, tak jak mówiłam, grupa się zna i pracuje razem, to spokojnie można to narzędzie robić i później na bazie tego przejść dalej, być może do dzienniczka refleksji, można też takie coś stworzyć. Czasem na blogu wolontariusze piszą. Ja bym bardzo też zachęcała do tego, że jak piszemy na stronach, bo to też często się zdarza, że na stronach szkół jest bardzo dużo też informacji o tym, co my robimy w wolontariacie, tak, że robimy to i to. Byliśmy w schronisku, nie wiem, zrobiliśmy taką akcję, śpiewaliśmy seniorom piosenki, czytamy dzieciom w przedszkolach. Okej, super, ale właśnie, żeby dodać te dwa zdania, czego się młodzi ludzie, wolontariusze, wolontariuszki przez te działania nauczyli, czego się dowiedzieli o sobie, o innych. I to jest, myślę, bardzo ważne, żeby zarówno docenić ten wolontariat jako tą przestrzeń, możliwość uczenia się, ale też docenić to, że młodzi ludzie wkładając w to dużo energii i czasu, że faktycznie nie tylko dają innym, ale też coś dla siebie z tego biorą. Okej, okay. Czy są, zobaczę, czy są jeszcze jakieś pytania, czy może ktoś chce jeszcze się tutaj podzielić tym narzędziem, które stosuje. Ja, tak jak mówię jeszcze raz, bardzo, bardzo zachęcam, żeby tę refleksję włączać na różnych poziomach i etapach i żeby też pokazywać, uświadamiać młodym ludziom, że tak, że oni naprawdę dużo mogą i tę odpowiedzialność, którą biorą i te działania, które dzięki nim się dzieją, że one też mają taki wymiar bardzo mocno edukacyjny. No i można oczywiście, jeszcze tutaj chcę przejść, właśnie, już będziemy powoli kończyć i można też przy użyciu technik cyfrowych prosić, aby krótkie filmiki zrobili, takie przy użyciu, nie wiem, jakiegoś prostego Magisto czy Magisto, są takie programy, które robią filmiki automatycznie, które pokazują te efekty uczenia się, albo w jakiś inny sposób po prostu nagrać telefonem komórkowym. Mogą zrobić kolaż, mogą naprawdę, no dużo jest możliwości takich, które wykraczają poza tylko mówienie o tym, a jednocześnie, tak jak widzieliśmy, umożliwiają rozwój kompetencji. Jeszcze dalej. Także działanie rozwija kompetencje, ale refleksja też może i ekspresję, i właśnie tą umiejętność uczenia się rozwijać. Także ja zostawiam teraz w takim razie do mnie maila. Jakby Państwo mieli pytania jeszcze dalsze. Czy to o kompetencje, czy o metody refleksji, mierzenia tych kompetencji, czy o, też jak tutaj się pojawiło pytanie też o możliwości wolontariatu międzynarodowego, od czego zacząć, także proszę tutaj sobie zapisać Marta B. Hubert, wszystko razem pisane na opagmail.com. I jeszcze, jeśli są jakieś pytania, przepraszam, że przedłużyłam chwilę, ale no to jest taki temat, o którym można naprawdę długo, długo rozmawiać. Też bardzo się cieszę, że jest dużo takich działań w szkołach, które rozwijają te kompetencje na bardzo wielu poziomach i w różny sposób. Widzę, że tutaj jeszcze ktoś pisze.
Tak, będzie możliwość obejrzenia tego webinaru. Z tego co wiem, najprawdopodobniej na stronie Kto na Ochotnika. Pewnie link może też będzie na Facebooku. Postaram się o to, żeby był. Na stronie właśnie Kto na Ochotnika. A tak, właśnie. Dziękuję, Dariu, za potwierdzenie. No dobrze, czyli jak nie ma już jakichś pytań innych, to myślę, że możemy zakończyć. A tak, bo już chyba nikt... Nie, jeszcze tutaj widzę, Państwo piszą, więc jeszcze poczekamy sekundkę. A tak, ja też bardzo dziękuję za aktywny udział, bardzo, bardzo. I zachęcam do kontaktu ze mną. O, super. I życzę powodzenia w dalszych działaniach, żeby tak szkolenia dotyczące kół wolontariatu. Takie szkolenia, to one się odbywają i myślę, że najlepszym pomysłem jest skontaktowanie się z koordynatorami Centrum Edukacji Obywatelskiej programu Kto na Ochotnika. Tak. O, bardzo dziękuję za... Ja też bardzo, bardzo dziękuję. Właśnie, kontakt z panią Małgorzatą Leszką, bardzo polecam. Dobrze, dziękujemy bardzo.